to. No, jakiś taki mini koop. Kurde, nie wiem, jak miałbym sobie to wyobrazić, tej koopa do tego świata. Trochę by to też zabiło zabawę, wybijałoby cię to z imersji, że gadasz sobie z tym kolegą, nie? Masz jednak wczucie się w jedną postać i rozmowę z drugą, a tu kolega jednak by ci gadał, bla bla bla. Aha, to jest Hej. kobieta. Taka trochę Co ci nabita. się śniło? Coś gadałam? Trochę zgrzytałaś zębami. Gdzie byłeś? No trochę Ubierz tak, się. Lispie. Coś ci pokażę. Co? To co Zaufaj. myślę? A ja mam sprośne myśli. Co za postać? Jeszcze będę nią szedł? Tędy. Ale ja jej nie znam. Niemka. No, w Ameryce Niemka. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej? Nie. Nie ma czasu. I zwyczajnie mi nie powiesz? Musisz to zobaczyć. Ale nie obrażajmy... Niemek. Może trochę, no. Dlaczego w ogóle szwędzasz się tu sam? Niecierpliwiłem się. Też? Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej. To co, tak idziemy dalej? Aż do Meksyku? Zastanawiałem się nad tym. Moglibyśmy zwiedzić miasteczko Maniego. Wiesz, coś czuję, że mogłoby nas rozczarować. To nie obraza, tylko fakt. No dobra. Fakty trzeba stwierdzać, masz rację. Robiłeś to po ciemku? Tak. Chodźmy. Robiłeś to po ciemku. No nie wiem. Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą. To niedaleko. Z Mel wszystko okej? Ostatnio jest jakby nieobecna. Poradzi sobie. Stary, dziwnie się zachowujesz. O co ci chodzi? Rozstajecie się z Mel? Co? Nie. Chciałabyś. Dzięki. Już mi wystarczy. Au. Ała. Nie każdy ma tyle wdzięku, co ty. Wiadomo. Co proszę? Będzie dobrze. Dobre. Dalej. Ej, patrz na mnie. Abi. Nie o. Patrz w dół. Abi, już znamy imię. Owen. Musimy tędy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopię ci tyłek. Abi, nie flirtuj. Ja chcę górą. To tu? Jesteśmy. Ja pierdolę. Aha. Jebane miasto. Ta. Mówiłeś już komuś? Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku. Tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. Okej.
Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? Kogo wyszukacie, wy mi powiedzcie. Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić. Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami. To ich zmusimy. Czy ty się słyszysz? To co proponujesz? Co się z tobą dzieje? Mel jest w ciąży. A. Okej. Ale to nie wszystko. Mam ci gratulować? Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abi, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Hej. Nie. Widzimy się później. Kim wy jesteście i czego chcecie, powiedzcie wy mi. I tu już mam broń. No i Hubi, gratuluję, widzisz? Pomogłem, cieszę się, że pomogłem. Pogi, pogi. Spoko, luz, zostań na strumyku. Albo iść grać w swoje, nie? Tak jeszcze masz 80 godzin. 80 giga do pobrania. No, spoilery. Dlatego ja nie oglądałem żadnych materiałów promocyjnych. Oj, oj, oj. Będzie miał dziecko z Mel. Cholera. Był Joel, był Joel. Na samym początku. Pierwsza grywalna postać. To już jest trzecia. O kurwa. No właśnie, trzecia. No what the fuck? Co to jest? O, to jest ładnie za nas. Leć się, baw, leć, zapraszam. O Jezu, na stream. Ała. Czemu się chcesz rejć? Okay. Banko nadal jest. Oh!
dobry moment, by nie mieć spoilerów na pewno. Kurde, moje ramię. Okej, na razie wszystko działa tak samo. A ty, Lispir, nie grasz sam? Tak tylko oglądasz? Kurde, mam ten problem, że mam pada od Razera. Nie mam. Nie mam tutaj tego czujnika ruchu. Jak będzie mi się rozłapywać latarka, to jestem w pupie. Dobra, tam było jakieś zejście w dół. To zły pomysł, Babi. Boże, ja sobie to wspomaganie kamery włączyłem. To nie działa, chłopaki. Gdzie ten posterunek? Zaraz. Jeszcze okay. Kawałek do... Musi być blisko. Szybciutko, dusimy. No. Rzekłbym, że bardziej dynamiczny początek gry niż mi się wydawało, że będzie. Znaczy nie wiem po czym miało mi się wydawać, ale tak... Naprawdę jest fest. No nic tu nie mamy. Uj! Jezus. Zastraszyłem się własnego ruchu w grze. Chodzimy do tego pana od tylca. Że gra o tron. No, znaczy... Gra o tron i spoilery, no to jest taki... To już można nazwać nawet memem, nie? No to tak... Większość osób uważa, że to jest serial, który każdy powinien obejrzeć. Ostatnie dwa sezony, moim zdaniem, były już średnie w porównaniu do tego, co było na początku. Tak naprawdę spoilery nie są w stanie zepsuć zabawy. Ale no, kurde, jednak jest coś w tym, że nie chcesz znać tej historii. Ja znam tylko jeden spoiler z tej gry. Jeden. Bo zobaczyłem w tych spoilerach, co wyciekły tam dawno temu. Au! Au! Jakie głośne! Dobra,
może zadam pytanie, czy jest was tu więcej? Dobra, skupmy się na tym, co nas tu czeka. Ja oglądałem od początku do 6 sezonu, wtedy dopiero zacząłem oglądać Grę o Tron. Niech to będzie to. I potem z dziewczyną 2 sezony dokończyliśmy we dwójkę, albo 3, właśnie 6 z nią oglądałem. Bo 8 było, prawda? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Dobra, Abigail. A, no tam, muszę X-a kliknąć. Ślady. Ślady koni. No, no. Gdzie patrol? O. Ładna cutscenka, alert. Jan Wyduba, dzień dobry. Witam na strumyku. Jesteśmy właśnie na etapie prologu. No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Brakuje ci go? Jessiego? Nie. Jak długo byliście razem? Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Już na 6 godzinie, ale oglądania czy grania, Jan Widuba? Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Jak wrażenia, nie mówię o spoilerach, ale tam... To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o kawie. No ja gram 49 minut. Bo i nie ma o czym gadać. Razem z włączaniem gry. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. O. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. Przywiąż tu gwiazdę. Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz? Nic nie jest tak piękne. O rany. Chodź, gówna się. To tak, najpierw. Jan Widuba, dla dobrych gier bardzo dobry wybór. Jeśli chcesz płacić za gry, bardzo dobry wybór. Xbox jednak ma Game Passa i tutaj robi robotę, że to jest 200 zł na pół roku. Lispir, oglądałem The Walking Dead podoba? Do 4 sezonu i Last of Us, pierwsza część to było dla mnie kropka w kropkę, jeśli chodzi o odwzorowanie świata The Walking Dead do 4 sezonu, gdzie już byli właśnie w takim obozie, że tak powiem. To co z tym ostatni wpisem? Odcinek, jaki pamiętam, to co z tym wpisem... Chodź. Ostatni odcinek, jak pamiętam, to jak był jakiś tam wielki kanion, dwie ciężarówki powoli wpuszczały zombie do ich terenów. Z kim sprawdzałeś?